Uczucie drugi raz wystartować na Igrzyskach Olimpijskich jest naprawdę niesamowite. Bardzo się cieszę, że tym razem mamy trybuny pełne kibiców. Dodaje to bardzo dużo do atmosfery na pływalni i jestem dumna, że mogę reprezentować Polskę właśnie tutaj w Paryżu. Start był w porządku, delikatnie odbiegał od mojego rekordu życiowego na 100 metrów stylem dowolnym, ale wspólnie z dziewczynami w sztafecie dałyśmy z siebie wszystko i walczyłyśmy o jak najwyższe miejsce na finiszu. Cieszę się, że właśnie rozpoczęłam tą sztafetą i że przede mną są jeszcze starty indywidualne. Ja jestem też zawodniczką, która z reguły się rozpędza w czasie zawodów. Pomimo tego, że to zmęczenie narasta, to jestem w stanie moje wyniki ze startu na start poprawiać. I mam nadzieję, że też tak będzie w tym przypadku, że po kolejnych startach będzie mi coraz lepiej szło. Poza tym, że jest pięknym i że jest to wyjątkowy basen olimpijski, to faktycznie jest dość specyficznym obiektem w porównaniu do innych basenów, na których mamy okazję ścigać się na przykład podczas Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy, ponieważ jest dość wyjątkowo płytki. I to niestety wpływa negatywnie na wyniki uzyskiwane przez wszystkich zawodników, ponieważ oczywiście wszyscy ścigamy się w tym samym basenie i to można zobaczyć też po rezultatach uzyskiwanych właśnie przez zawodników z całego świata, że nie jest to wcale jakiś taki bardzo wysoki poziom tych czasów. Oczywiście są zawodnicy, którzy mają dobre rezultaty, ale nie ma jakichś takich dużych zaskoczeń pozytywnych. Oczywiście, że już jeden rekord Igrzysk Olimpijskich padł, wczoraj w półfinale na 100 metrów stylem dowolnym pań oraz w sztafecie pań na 400 metrów stylem dowolnym w finale, ale faktycznie i oczywiście, że jest szansa, oczywiście, że komuś to może kompletnie nie przeszkadzać i te rekordy świata, miejmy nadzieję, że i tak padną. Na pewno stać nas na kilka finałów indywidualnych. Myślę, że chłopcy jak najbardziej w sztafecie zmiennej mają również wysokie szanse na finał ostatniego dnia Igrzysk Olimpijskich. Myślę, że Kasia Wasik zdecydowanie przyjechała tutaj po medal i zrobi wszystko, aby go zdobyć. Oraz trzymam oczywiście kciuki za Xaverego, żeby również o ten medal powalczył, ma jak największe szanse, żeby to zrobić. Oraz Kuba Majerski oczywiście też będzie chciał poprawić swoje miejsce z Tokio.